Czy ty byłeś takim pilnym studentem, czy jednak trochę takim leserem? Kurczę, ciężkie pytanie. Wiesz, nie wiem, czy w Akademii Teatralnej może być takim pilnym studentem albo leserem. O, bo to jest takie strasznie, strasznie plastyczne i organiczne. Oj, dobra, nie ściemniaj, mów prawdę. Pół na pół. A poprawki były? Jasne, że były. Dużo? No, nie. Nie wierzę ci jakoś, wiesz? No proszę cię, 20 poprawek to nie jest tak dużo, nie? Chyba. Nie, faktycznie, nie, to nie jest wcale. To jest taki standard, to jest poniżej średniej. Co z imprezami? Imprezowałeś czy raczej nie? Nie pamiętam tego. Aha, czyli było bardzo ostro. Nie pamiętam tego. Czy było tak ostro? Było w granicach rozsądku, ale nie pamiętam za bardzo tego czasu. Czyli naprawdę było bardzo ostro. A pierwsza praca? Podjąłeś jakąś pracę na studiach? Wiesz co? Pracowałem w bardzo dużym hipermarkecie dla bardzo dużej korporacji. Oh. Tak, ale nie mogę powiedzieć, co to było. Ogólnie robiłem z siebie niesamowitego pajaca. Chodziłeś w takim stroju przebrany i rozdawać ulotki? Nie, wiesz co, stałem przy wejściu i musiałem krzyczeć. Musiałem krzyczeć i bronić pewnych owadów. Chyba much. Blisko. Słuchaj, to teraz temat, który mnie najbardziej interesuje, pierwsza miłość na studiach. Pierwsza miłość na studiach? No bo wiesz, rola amanta, skąd się musiałeś wziąć? Tak. Ale na studiach? Poczekaj. Na studiach to różnie, bo to było, to wiesz, to przychodziły, jakby odchodziły te myśli, ale pierwsza rola... Jasne, nie rola, tylko taka miłość, wiesz, w życiu prywatnym. Nie, akurat studia miałem takie bardzo spokojne, wiesz, studia miałem... Nie wierzę ci jakoś, wiesz? Trudno. To dziwne. Nie wierzę ci i musisz powiedzieć, na pewno była jakaś miłość, więc... Słuchaj, może była, ale czy ja muszę ci o niej teraz wspominać?